Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnych polecankach. Dzisiaj mam dla was chyba trochę smutną wiadomość, ponieważ najprawdopodobniej YouTube od 12 września kasuje odpowiedzi wideo, tak więc takowe opcje nie będą dostępne. I co się z tym wiąże? Wiąże się z tym to, że nie będzie najprawdopodobniej już więcej polecanek, ponieważ bez odpowiedzi wideo mija się to trochę wszystko z celem. Nie jestem tego pewny w 100%, taką informację słyszałem, tak więc ze względu na to, iż dzisiaj jest najprawdopodobniej taki ostatni pożegnalny odcinek, wybrałem trochę więcej kanałów do polecenia, ale nie obiecuję i też nie mówię, że ta seria się zakończy, być może wpadnę na inny pomysł polecania, być może te odpowiedzi wideo zostaną i YouTube tego nie skasuje, wszystko okaże się z czasem, ale tak jak mówiłem, powiedzmy, że jest to dzisiaj taki ostatni odcinek polecanek. Oczywiście odpowiedzi wideo nadal możecie dodawać, bo być może YouTube tego nie usunie. No ale dobra, przechodzimy do odpowiedzi wideo, które zostały nadesłane. Jak widać, jest ich tutaj sporo. I tak o, dzisiaj mam 4 kanały plus jeden taki dodatkowy, tak na zakończenie. Pierwszy kanał jest to kanał użytkownika The Games Polska i tu filmik Singularity, który nam nadesłał. Och. Cały magazynek wypieprzyłem. What the fuck? Jak widać, użytkownik bardzo ładnie sobie nagrywa. Oczywiście ma nawet 1080p. Co nam tu brakuje? Przede wszystkim banerka. Ale użytkownika tego wybrałem, ponieważ prowadzi bardzo fajne vlogi. Jeśli ktoś chce, to zapraszamy. I tak jak mówiłem, warto by było wstawić tu jakiś banerek. Ma 334 subskrypcje. Nagrywa jeszcze oprócz vlogów Singularity, GTA San Andreas, Postal 2. Naprawdę fajny kanał. Don Sterwa miał bardzo fajne miniaturki. I tak jak mówiłem, kanał ten wybrałem ze względu na vlogi, bo po prostu są bardzo, bardzo fajne i przyjemnie się to ogląda. Tak więc subskrybujcie kanał tego użytkownika. Dobra, przechodzimy na kanał drugiego użytkownika o nazwie HaryV89 i tu filmik, który nam nadesłał. Tu mamy to i to, półtora, a nawet nie wiedziałem. No i okidoki. Zobaczmy, czy możemy coś jeszcze sobie innego zrobić. Nie możemy. Tu mamy nawet te, ale tych te... Dobra, użytkownika tego wybrałem ze względu na to, iż nagrywa z kamerką, bardzo fajnie to wygląda. I za bogaty komentarz, bo jak widać, bardzo fajnie to wszystko komentuje. Ma oczywiście HD. Użytkownik ten ma bardzo fajny banerek i awatarek, wszystko ładnie się komponuje. Ma 89 subskrypcji, trochę mało jak na taki fajny kanał, ale wszystko przyjdzie, mam nadzieję, z czasem. Nagrywa dużo różnych ciekawych gier, nie tylko znanych, ale także również mało znanych. Tak więc możecie sobie wbić na jego kanał, podejrzeć wszystko, co tutaj nagrywa i oczywiście zasubskrybować. Dobra, lecimy do kolejnego kanału, kanał użytkownika Bora Games X i tu filmik z Mafii dwójeczki. Paniusiu! No! Chociaż przez chwilę chciałem cię przepuścić. Kolejny biały jechał. Co jest Joe? Pewnie go torturują. Uważaj i trzeba będzie go odbić. Uważaj, tak. Użytkownika tego wybrałem za głos, ponieważ ma bardzo miły dla ucha głos i bardzo przyjemnie się tego wszystkiego słucha. Oczywiście jest HD. Użytkownik ma 544 subskrypcje. Nagrywa chociażby Mafię dwójeczkę, tak jak widzieliśmy, Resident Evil 4, Gothic 2, Bioshock. Tak więc gier jest naprawdę sporo. Banerek, jak widać, jest fajny. Awatarek również, tak więc kanał jak najbardziej super, super i dlatego ma tyle subskrypcji. Tak więc wbijaj i subskrybujcie. I jeszcze czwarty dodatkowy kanał, tak jak mówiłem na zakończenie. Jest to kanał użytkownika Krzysiek Wer, tak. I tu filmik z Gothica dwójeczki. Nie, Gothica jedyneczki. Przepraszam bardzo serdecznie. Pokonani. Czyli kolejne dwa zębacze pokonane. Jeszcze trzeba jeszcze po tego na dole. Dobra, zapiszmy tutaj grę. Nie widziałem, że dwa przyszły. Nagle się pojawił drugi. Ni stąd, ni zowąd. Lecę tego drugiego na dole pokonać, jakby miał mi od tyłu w końcu zaatakować.
Jak widać, użytkownik fajnie prowadzi swoją serię, ma HD. Kanał ten wybrałem również za głos i przede wszystkim za różnorodność gier. Ma fajny banerek i awatarek. Jak widzimy, nagrywa Gothica, Fira trójeczkę, World of Tanks, Assassin's Creed. Tak więc gier naprawdę jest tutaj sporo. Mamy 82 subskrypcje. Tak więc również warto zasubskrybować. I to by było na tyle z dzisiejszych polecanek. I tak jak mówiłem, mam bonus, ponieważ zostały... grożono mojej osobie, tak, pewna użytkowniczka, moja fanka najwierniejsza, która ogląda moje filmy dzień w dzień, powiedziała, że mam ją pozdrowić i pokazać jej kanał, tak więc mamy kanał użytkownika Kasinika, kanału zbytnio nie kojarzę sam, jak widać mamy tutaj filmiki, które mało kto kojarzy, no ja kojarzę po cyckach, dobra, nie, żartowałem. Tak więc możecie wbić na ten kanał, zasubskrybować. Ja bardzo serdecznie pozdrawiam, tak jak ta użytkowniczka chciała. I to by było na tyle. Tak, trochę podkoloryzowałem z tym, że jest moją wierną fanką, ale dotrzymałem słowa. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Dodawajcie kolejne odpowiedzi wideo. Tak jak mówiłem, być może będą kolejne polecanki, być może to jest ostatni odcinek z polecankami, ponieważ nie wiem, co YouTube wymyśli. Jeśli od 12 września nie będzie tych odpowiedzi wideo, to albo polecanki zrobią papa, albo wymyślimy inny sposób wybierania kanałów, aniżeli odpowiedzi wideo. Tak więc żegnam się z wami i to by było na tyle. Pa, pa!